Cześć, cześć. Z tej strony ekipa w prehistorii. Przenosimy się do świata Freda Flintstona. Dokładnie. No, to rzeczywiście nie pomyślałem o tym. No, oni tak fajnie jeździli, mieli takie samochodziki, gdzie wystawały im nogi, zdzierali sobie pięty. Tak, dokładnie. Przenosimy się dzisiaj do prehistorii, gdzie będziemy budować swoją wioskę z kafelków. Nie, nasza Nie, wio... właściwie Nasza chciałem wio... coś. Nie, Nasza na... wioska jest na Nasza środku. wioska jest na środku, a my budujemy wkoło nasze terytorium, czyli tak naprawdę będziemy mogli dzięki niemu mieć, nie wiem, rybki, grzybki i inne takie. Podbijamy po prostu świat w prehistorii. Kingdomina prehistoria, dokładnie. Dokładnie. W najnowszym tytule od Fox Games, który ukazał się niedawno na polskim rynku, jest to kolejna wariacja na temat Kingdomino, których już kilka na naszym polskim rynku jest. Jest to gra od 2 do 4 graczy powyżej 5 roku życia, więc jakby łapiemy się. No i na 15 minut. No, 15, w sensie, jeżeli bardzo się zmuszczacie i jednak chcecie jak najwięcej punktów zgarnąć, to może to potrwać nawet dłużej. Może potrwać troszkę dłużej, dokładnie. Tak, ale zobaczcie, jak się gra w ten tytuł. My pokażemy ten podstawowy pierwszy wariant odkrycia i potem przedstawimy naszą recenzję, więc chodźcie z nami. Co znajdziemy w pudełku? Cztery płytki startowe i cztery chatki, 8 drewnianych wodzów plemienia, 48 płytek domino, plansze jaskini, 22 żetony jaskiniowców, 4 żetony totemu, 49 znaczników zasobów, mamuty, ryby, grzyby i krzemienie, 10 żetonów ognia, notes, instrukcje. Wariant odkrycia. Przygotowanie gry dla dwóch graczy. Wybierzcie swoje kolory i weźcie płytkę startową i chatkę, dwóch wodzów w swoim kolorze. Płytki domino dobrze potasujcie i umieśćcie je w pudełku, w specjalnej przegródce. Dobierzcie cztery płytki i rozłóżcie je na stole numeracją ku górze. Płytki ułóżcie w porządku rosnącym. Następnie obróćcie płytki. Obok płytek połóżcie żetony ognia. Jeden gracz bierze po jednym wodzu każdego gracza. Losuje jednego. Wybrany gracz decyduje, czy jego wodzowie staną na pierwszej i czwartej płytce, czy drugiej i trzeciej. Przeciwnik umieszcza swoich wodzów na niewybranych płytkach. Następnie obok wyłóżcie kolejne cztery płytki zgodnie z zasadą rosnącej numeracji. Przebieg rozgrywki. W grze dwuosobowej każdy gracz wykona dwie tury podczas rundy, za każdego wodza. Tura składa się z dwóch akcji. Pierwsza – dołożenie płytki domino. Gracz bierze płytkę, na której stoi jego wódz i dokłada ją do swojego terytorium. W grze dwuosobowej będziemy tworzyć terytorium o wymiarach 7x7 pól. Każda płytka domino to dwa pola. Zasady dokładania płytek. Do płytki startowej możemy dołożyć dowolną płytkę. Płytkę możemy połączyć z dołożoną już wcześniej płytką domina w taki sposób, aby przynajmniej jeden teren z nowej płytki miał taki sam typ terenu. Jeżeli nie możecie dołożyć płytki, musicie ją odrzucić. Natomiast jeżeli możecie ją dołożyć, to musicie to zrobić, nawet jeśli może być to dla Was niekorzystne. Druga, wybór nowej płytki. Gracz stawia wodza na nowej, wolnej płytce. Następuje tura kolejnego gracza, który był niżej. Wulkany. Wulkan to specjalny rodzaj terenu. Nie bójcie się, dla plemienia ogień z wulkanu jest zbawienny. W końcu rozpala ogniska. Dla nas to dodatkowe punkty na koniec gry. W grze występują trzy rodzaje wulkanów. Z jednym kraterem wybucha jednym płomieniem w zasięgu do 3 pól. Z dwoma kraterami wybucha dwoma płomieniami w zasięgu do 2 pól. Z trzema kraterami wybucha trzema płomieniami w zasięgu jednego pola. Zasięg płomieni zobaczymy też na rewersie żetonów płomieni. Żeton możemy umieścić tylko na polu, na którym nie ma żetonu ognia lub nadrukowanego symbolu ognia. Możemy go umieścić nawet na skos, oczywiście zgodnie z odpowiednim dystansem. Nie można umieścić go na wulkanie. Jeżeli nie możemy dołożyć żetonu, odrzucamy go z gry. Gdy wszyscy wodzowie stoją na nowych płytkach, dokładamy nową kolumnę czterech płytek, zgodnie z chronologią. Gdy zabraknie płytek do przygotowania nowej kolumny, wykonujemy swoją ostatnią turę. Następnie przechodzimy do liczenia punktów. Zgodnie z notatnikiem, w tym trybie wpisujemy punkty tylko w pierwsze 5 pozycji. Sprawdzamy tylko wartość regionu. Ilość pól danego regionu mnożymy przez liczbę symboli ognia. Sprawdzamy tak każdy region.
Może się zdarzyć, że będziemy mieli kilka mniejszych regionów danego rodzaju. Każdy przynosi nam punkty, jeśli jest tam symbol ognia. Okej, okay, już jesteśmy. Prosta instrukcja, prawda? Dokładnie. Gra nie ma jakby bardzo ciężkich zasad. I gra nie jest trudna. No, banalna zasada, nie ciężka. Dokładnie. Gra nie jest trudna. I moglibyśmy się zastanowić, dlaczego my opowiadamy o tak prostej grze. Dlaczego my jakby łapiemy się gry rodzinnej, takiej nawet można by powiedzieć dla dzieci. Ale powiem wam szczerze, że to jest pierwszy tytuł King Domino, w który graliśmy, bo nie graliśmy jakby we wcześniejsze wariacje na temat tego, w sensie to jest kolejna wariacja na temat King Domino. I powiem wam szczerze, że po pierwszych rozgrywkach byliśmy tak pozytywnie zaskoczeni. Tak nam się podobała ta rozgrywka, że nie wymagało to od nas nie wiadomo jak wielkiego skupienia, jak tak. wielkiego kombinowania. A po każdej skończonej rozgrywce chcieliśmy zagrać kolejny raz. Więc no to jakby już pokazywało, że rzeczywiście gra gdzieś tam trafiła w nasze gusta. Co prawda pokazaliśmy wam w instrukcji wariant ten dwuosobowy, ponieważ my graliśmy tylko w dwie osoby. Nie wiemy jak to jest grać większą liczbę osób. Natomiast tak, z podstawowych różnic. Tak jak mówiliśmy w instrukcji, na dwie osoby układamy po pierwsze terytorium 7x7. Na 3 i 4 osoby układamy 5x5. W rozgrywce dwuosobowej każdy z nas ma dwóch wodzów, a w rozgrywkach 3 i 4 osobowych mamy po jednym wodzu. Tym samym, no jednak tych wyborów w trakcie samego tego dobierania kafelka, przełożenia wodza na kolejny nowy kafelek jest trochę mniej. Ale czy jest większa różnica? Pewnie pod tym względem, że jednak jest mniejsze terytorium, więc musimy to jakoś tak ściaśnić. No i no więcej oczywiście to otrzymamy punktów w rozgrywkach dwuosobowych, bo tych terytoriów jest po prostu więcej. Łatwiej jakby tam pokombinować to, żeby gdzieś te terytoria tworzyły taką wielką całość, więc wydaje mi się, że na większą liczbę graczy, tak jak mówisz, no tutaj może być troszkę mniej, no bo tych wyborów kafelków też mamy mniej. Tak, my pokazaliśmy wam również ten pierwszy wariant taki podstawowy, czyli odkrycia, natomiast w pudełku mamy trzy warianty. Totem oraz plemię. Fajnie jest to w ogóle pokazane w tej instrukcji, bo jest to tak ułożone powiedzmy chronologicznie pod względem jakiegoś poziomu trudności. Czyli tak, ten pierwszy... No mów. Aha. Czyli ten pierwszy odkrycia jest taki naprawdę dość prosty, gdzie po prostu punktujemy za tak naprawdę same te terytoria pomnożone razy liczbę tych wybuchów, wulkanów, tych płomieni. Natomiast z każdym kolejnym wariantem, jakby wkraczamy na powiedzmy taki kolejny etap wtajemniczenia, gdzie w tym drugim, czyli totemie, będziemy dokładali sobie mipelki konkretnych surowców, gdzie będziemy zdobywać punkty za konkretne surowce, też będzie przewaga za konkretną liczbę tych surowców. Natomiast w ostatnim trybie, czyli plemię, mamy dodatkowe właśnie plemiona różne, mamy jaskiniowców, którzy będą nam trochę z jednej strony punktować więcej za konkretne cele, które spełnimy dookoła konkretnego jaskiniowca, ale z drugiej strony możemy połowić jaskiniowca tylko na polu, gdzie nie ma ani ognia, ani zasobu. Więc to też trochę utrudnia rozgrywkę, bo musimy tak to wszystko zaplanować, no tak, żeby... No bo tam jakby, żeby położyć w ogóle żeton jaskiniowca, musimy wydać zasoby, które są zresztą zarysowane tutaj na tej planszetce jaskiniowców, więc tutaj jest zapisane, w jakich kombinacjach powinniśmy wydać zasoby, żeby kupić konkretnego jakby jaskiniowca z tej planszetki, więc tak naprawdę my za każdym razem dokładając planszetkę do swojego obszaru gry i kładąc na niej zasoby, w momencie zakupu jaskiniowca będziemy te zasoby oddawać, więc jakby to miejsce nam się trochę zmieni. I ja tam chciałem się wcześniej wtrącić, że rzeczywiście fajnie to zaznaczyłeś, że te warianty są jakby ułożone w taki sposób, że z każdym kolejnym wprowadzamy nowe elementy. Dodatkowo. W drugim wprowadzamy te zasoby, czyli te piękne mipelki. W trzecim zaś wprowadzamy już tych jaskiniowców, które będziemy kupować właśnie za te mipelki tych zasobów. Więc to jest akurat fajne, że to jest tak akurat chronologicznie podzielone. My graliśmy we wszystkie trzy warianty. I powiem ci szczerze, że każdy wariant mi się podobał tak samo, mimo że ten najprostszy, w którym w ogóle się nie używa tych żadnych mipelków, ani żadnych jaskiniowców, naprawdę był już wystarczający. No, pewnie.
Tak, już był wystarczający, bo rzeczywiście sama rozgrywka była bardzo przyjemna. W ogóle też jak zaczęliśmy grać, bo na początku tak sobie mówimy, kurczę, po co są w ogóle te cyfry? Po co jest to układanie tych kafelków właśnie w takiej chronologii od najmniejszego do największego? Ale rzeczywiście już po tych pierwszych dwóch rozgrywkach ma to ogromny sens pod względem tego, że te pierwsze po prostu praktycznie nic nam nie przynoszą, nie mają tego ognia. Dopiero ogień na przykład wkracza, tak samo wulkany. Wulkany są na przykład tutaj, nie wiem, 40, o 40, 40, 39, czyli takie większe cyfry. A rzeczywiście taki zwykły kafelek, w którym praktycznie nie ma nic, bo nie ma do tych innych rozgrywek, nie ma nawet Nie tak, surowców zapisanych, surowców. bo to jest pustynia, na której nie mamy żadnych surowców, to jest trójeczka, czyli ten, kto będzie pierwszy, to on potem musi zdecydować, czy on chce być w kolejnej rundzie znowu pierwszy, czyli pójdzie na taki powiedzmy Słabszy mniej kafelek. dochodowy kafelek, czy wybierze te cięższe kafelki pod względem. Takie cięższe, bardziej Lepsze, dochodowe, lepsze lepsze, tam gdzie kafelki. są wulkany, gdzie jest więcej ognia, ale będzie znowu ostatni w kolejnej rundzie, więc to jest tak To jest mega, to jest fajnie mega. To jest tak zrobione. super mechanizm, że naprawdę nam się to mega spodobało. Warto zaznaczyć, co pierwsze rzuca się w oczy, to wykonanie tej gry. To nie Na jest taki grę. kiczowaty, zwykły, nie wiem, kawałek No nie, papieru. to jest tak gruba tektura, Fajny, no. te kafelki, że ja byłem aż zdziwiony. W ogóle wykonanie całe, po pierwsze, mamy wypraskę, mamy insert w środku, czyli te wszystkie kafelki nam leżą w miejscu. My nawet nie musimy ich wyciągać z tego pudełka podczas dobierania, bo my tak naprawdę dobieraliśmy sobie je z pudełka. No tak, tak o to Biorąc chodzi w cztery i tyle. instrukcji. Tak naprawdę nie trzeba tego nigdzie wyciągać, to wszystko jest ładnie poukładane. Pięknie są ilustrowane, te kolory są żywe, nasycone. Mipelki, każdy jest inny, tak naprawdę, jeżeli chodzi o surowce. Dodatkowo są z nadrukowanym, jakby takimi, wiecie, wizerunkami tu na rybie. Są Taki. jakieś płetwy, na grzybku jest kawałek tego kapelusza, Jakieś na takie małe po prostu mamucie elementy jest wyznacza kość wyznaczające. ta słoniowa, więc tak naprawdę no super. Plus dodatkowo nasze mipelki tak samo mają ubranka, więc nie są takimi golaskami. I powiem wam, Domeczek że jest trochę naprawdę. zbędny, ale fajnie, że jest coś jednak przestrzennego na planszy. W sensie, no, wiesz, jakbyśmy mieli ten kafelek sam taki, tutaj byłby narysowany domeczek, to mógłby się zgubić w tym gąszczu No, w na sumie siedem tak. kafelka. A tak to jak zawsze masz ten punkt centralny i chcesz spełnić tam cel, na przykład, żeby domek był na środku, albo żeby, wiesz, żeby była taka sama odległość, no, żeby domek był na środku A akurat w no tym właśnie, wypadku. no bo jeszcze właśnie poza tymi samymi trzema wariantami, to co teraz Piotrek powiedział, są dodatkowe zasady, gdzie możemy zgarnąć dodatkowe punkty. To jest Imperium Ognia, czyli właśnie gracz zdobywa 10 punktów, jeżeli jego katka jest dokładnie w centrum, czyli jeżeli na 5 na 5, to wiecie, tak dokładnie na środku. Tak samo 7 na 7. I drugie to jest Homo habilis, czyli gracz zdobywa 5 punktów, jeżeli odtworzył terytorium 5 na 5 i nie musiał odrzucać żadnych płytek, bo się może zdarzyć tak, że nie możemy dołowić to, o czym mówiliśmy w instrukcji, nie możemy dołowić płytki, wtedy musimy ją odrzucić. Tym samym pozostaje nam po prostu dziura. To może być trochę mniej punktów, powiedzmy na koniec gry, no bo czasami, wiecie, no coś mogłoby tam być i te punkty jeszcze zdobyć, ale dodatkowe właśnie punkty są zapewniane przez te dodatkowe zasady. No i właśnie super jest zrobiony notatnik. Notesik po pierwsze jest kolorowy. To jest mega, bo to się też rzadko zdarza, uważam, w takich notesikach. A po drugie, on jest tak fajnie podzielony, jest odgrodzony, że mamy przerywane linie i mamy duże ciągłe linie. No i każda ciągła linia to jest konkretny wariant, czyli jakby dla każdego punktowania jest to osobno zaznaczone na tym notesiku. No i tak naprawdę, jeżeli właśnie chodziło o notatnik, to tyle. Jeżeli notatnik, to punktowanie, czyli koniec gry, no oczywiście wygrywa ten, kto ma punktów najwięcej. U nas to bywało różnie, zależy od zależności od wariantu, ale rzeczywiście już teraz jestem coraz bardziej ciekaw tego, jak to będzie na więcej osób, więc chyba warto spróbować. No i rzeczywiście, my słyszeliśmy wcześniej o tym King Domino. Jakoś nie było okazji zagrać, ciągle. Takie jest przeświadczenie chyba w głowie. Jak słyszysz domino, to myślisz, nie wiem, takie dla dzieci i tak dalej. Ale rzeczywiście po rozgrywce w ten tytuł, my chcemy zagrać w poprzednie, w te części. I King Domino, i Queen Domino. Tam jeszcze jest Dragomino, ale to jest takie naprawdę dla małych dzieci. Chociaż każda gra jest dla dzieci. A nam się podoba. Tak, więc tak naprawdę no, my podejrzewam, że z czasem rzeczywiście jeszcze rozegramy partię No pewnie. w poprzedniej wersji i na pewno
o jakichś naszych wrażeniach, to poinformujemy Was już na naszym Instagramie. To by było na tyle chyba od nas. Dokładnie. Grę szukajcie na planszeo, bo warto. My naprawdę polecamy. Nam się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Więc tak naprawdę my dziękujemy oczywiście Foxom za przesyłkę i za to, że mogliśmy przetestować ten tytuł. I co? Lecimy Widzimy się w grać kolejnych pięknego odcinkach. dnia. Trzymajcie się, hej! Hej!